Nie, ni chuja. Ale on jechał pierwszy, ja godzinę po nim jechałem. No chuj mnie to obchodzi, tam, który jak jechał. A my jesteście do potęgi jętej. Co ty, Jurek? Pierdolę, no. Kurwa jego mać. Tak ci się wydaje. No jest. No on wjechał, tam ja przyjechał 12 do niego. Mówię, że nie da rady się cofnąć. No to chuj, ja już tam pojechałem, bo nie mam tego telefonu. I się wjebałem przez ten labirynt wodnikowy. Ja pierdolę. Uwierz mi, nie chciałbyś tam jechać w maszynie. Bo ja tam mało razy MBK-iem jeździłem, chłopie zrywałem. No i tu pierdolisz, buki wyciągałem z tych wodników. Tam jak tą drogą pojechać prosto, to ja tam buki wyciągałem z tej skarpy z dołu, po prawej stronie. No. No, to ja buki tam wyciągałem MBK-iem. A aż kurwa, do końca. Może tak nie zero osoby. Jak prosto byś poleciał, to wylecisz na pole, ty mamejo pieruńska. Może tak. A jakbyś prosto poleciał, to byś wyleciał, wiesz gdzie? Na tą strzelnicę tego, kurwa. No. No. No to o co ci chodzi? Przecież to jest droga przelotowa na strzelnicę. Ale ja pojechałem właśnie prosto później. I to z strzelnicy dojechałeś? Malecika? Nie, bo skręciłem w prawo, no, widzisz, kurwa kręci mnie w łeb. Nie, no co ty, zobacz. Biega cały czas. Nie, no co ty, to tak. Ty. Co? Ja jechałem... Łeb jeszcze skręcił specjalnie, żeby dziadka było widać i napierdala. Tak, to bym tak zrobił. No i tak było przecież. Tak? Maja. No może się zaspędziła głowa. Ty. Co ty? I ten. Przecież... No i ja pojechałem prosto. No i co z tego? Na chuj, żeś tam jechał. Ale tam wąwozy były. Trzeba było tu w lewo skręcić na rębnie i zawróciłbyś na miejsce. O, nie wiem. No nie. Ty byś co tam kurwa wiedział. Tam jest wjazd na rębnie. Abyś poleciał na rębnie i zjechałbyś na dół.